Dzień dobry. W Akademii Retoryki wita wszystkich serdecznie Igor Zalewski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej najnowszej inicjatywie, o plebiscycie. Plebiscycie na najpiękniejsze polskie słowo. Na te polskie słowa najpiękniejsze możecie głosować oczywiście u nas na stronie internetowej akademiaretoryki.pl. No a dzisiaj porozmawiamy z dwoma ambasadorami naszego plebiscytu, którzy zgłosili swoje kandydatury, swoje słowa, kandydatury najpiękniejszych słów polskich. I mamy dzisiaj zderzenie dwóch światów. Świat taki bardzo fizyczny, tak to nazwijmy, reprezentuje pan Adam Woronowicz, aktor, i który zaproponował słowo słonina. Natomiast świat taki bardziej ezoteryczny i uduchowiony reprezentuje Jeremi Sikorski, piosenkarz, autor tekstów, człowiek renesansu, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Za możliwość tutaj bycia razem. Zacznijmy od słoniny, dlatego że to jest chyba najbardziej kontrowersyjne słowo wśród naszych propozycji. No, wiele osób złośliwie się dopytywało, czy słonina to jest samica słonia i że właściwie co taki kawał tłustego mięcha robi pośród takich właśnie pięknych, ezoterycznych sformułowań. Panie Adamie, skąd pan wytrzasnął tę słoninę? Nie wiem, ono mi po prostu od początku się pojawiło. Ja długo nie myślałem, to jest u mnie zawsze impuls i po prostu myślę sobie, że jak usiądę i zacznę wymyślać najpiękniejsze polskie słowo, to obrosnę słoniną. Więc po prostu to był impuls. Bardzo szybko gdzieś tutaj też pomyślałem o takim żarcie, z przymrużeniem oka. W polskim języku jest tak wiele pięknych słów, a to słowo jest dla mnie w jakiś sposób czymś takim, co dźwięczy, szeleszczy. Ja generalnie lubię takie słowa, nie? Ono oczywiście może się tam, prawda, nam wiadomo kojarzy z różnymi rzeczami, ale słonina dla mnie to jest jakaś wręcz magiczne słowo. No, słonina, tak jak powiedziałem, żartując, że po prostu zapomnieliśmy już o takich pięknych zwrotach, komplementach, jak moja ty kochana słoninko. Oczywiście jest ono mało pewnie dzisiaj poprawne politycznie, jak wiele rzeczy, ale idąc pod prąd, proponuję słoninę jako czarnego konia wszystkich słów. Czarna świnka plebiscytu. Szczerze mówiąc, zainspirowany przez pana, zwróciłem się do mojej żony, moja kochana słoninko. No, nie była entuzjastyczna, tak bym to powiedział, ale będę lansował. Panie Adamie, czy pan oprócz tego, że jest pan lingwistycznym fanem słoniny, to czy kulinarnym fanem też pan jest? Bywał pan na Ukrainie, zakąszał pan tam słoniną? Jak to wygląda? Niestety muszę stwierdzić, że tak. Czy się to komuś podoba, czy nie. Jem ją na różne, zjadam, połykam na różne sposoby. Wędzoną z czosnkiem, z cebulą. To jest potrawa, bym powiedział, dodawana też, jakby to powiedzieć, nie chcę reklamować, prawda, ale do napojów wyskokowych i to tych mocniejszych. U nas na wschodzie. I cóż tutaj mówić, wieczór bez niej czasem jako tak zwanego aperitifu jest wieczorem, bywa mało udanym, to znaczy przy napojach pewnych bardzo szybko się kończy, więc on jest często takim wspomagaczem do, prawda, więc stąd jakby takie moje myślenie też, ale jednocześnie to, że ja lubię słoninę i po prostu wychowałem się w takiej pewnej przestrzeni, kulturze tu u nas na wschodzie, to nie tylko Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, wszędzie gdzie się udamy na wschód od naszego pięknego kraju, słonina jest bardzo takim popularnym rzeczą
do spożywania. Tak, bo słonina jest takim podkładem właśnie pod te płyny, które się potem przyjmuje i dzięki słoninie potem do tych płynów można przyjąć nieco więcej i pozostając w dobrej formie. Podobno radzę nie sprawdzać. Tak jest. Przejdźmy na zupełnie przeciwległy biegun naszego konkursu do słowa z zupełnie innego świata, do poezji. Jeremi, no więc dlaczego poezja? Poezja, dlaczego poezja? Dlatego, że sam osobiście jestem ogromnym fanem poezji i gdzieś tam z racji swojego imienia, mam imię po Jeremim Przyborze, tak rodzice wybrali. I stwierdziłem, że poezja to jest właśnie to słowo, które wybiorę. Tak jak wspominałem na krótkim wideo, które nagrywaliśmy dla naszych odbiorców i fanów tego plebiscytu, że pewnego razu jak siedzieliśmy w studio razem z moim znajomym producentem, to on, słuchając tego, co stworzyliśmy, użył tego słowa jako określenie, że to mu się bardzo podoba. Jeremi, to jest poezja. I wtedy faktycznie stwierdziłem, że to słowo nabrało dla mnie nowego znaczenia. A dlatego, że też jestem fanem słów, które brzmią ładnie, a poezja jest słowem, które można powiedzieć, jest ono bardzo płynne, miłe i po pierwsze dobrze mi się kojarzy, a po drugie dobrze brzmi. Dlatego poezja. Tak wygląda pozornie, że to są słowa z... Myślałem, że jesteśmy na dwóch przeciwległych kierunkach. Tak, ale wygląda, ale ja znalazłem łącznik. Ale słonina bardzo mi się podoba. Adam, gratuluję pomysłu. Jestem fanem twojego wyboru. Ja znalazłem łącznik między słoniną. Ale muszę wam powiedzieć na przykład. Muszę wam powiedzieć, że na wschodzie, ale tym takim głębokim wschodzie na przykład. Mhm. No poezja to poezja, ale jakby się chciało coś powiedzieć, co jest bardzo piękne, to właśnie jest słonina, jak poezja. Po prostu. Tak. No właśnie. Piękne, czyli i daleko. Piękne. Czyli to jest ten łącznik. I blisko. Natomiast właśnie ja chcę. Zjadając mu się, on powiedział. Jakieś problemy techniczne mamy, małe. Więc ja może wejdę teraz zabiorę głos i powiem, że znalazłem łącznik między słoniną a poezją. Wydawałoby się, że to słowa właśnie z dwóch różnych światów, z przeciwległych krańców świata, no ale często poezja powstaje w wyniku spożywania alkoholu pod podkładem jest słonina. Proszę bardzo. Więc jednak... Oba te słowa coś łączy. Panowie, podam wyniki, jak to w tej chwili wygląda w naszym głosowaniu. Mianowicie zagłosowało już prawie 6 tysięcy osób. I faworytów mamy w tej chwili dwóch. To jest słowo głębia, które ma 23% głosów. I słowo czułość, 21%. Słonina ma 4%. Poezja 6, no więc bardzo proszę zachęcić społeczeństwo do tego, żeby głosowali na waszych kandydatów. Panie Adamie, proszę bardzo, proszę zachęcić. Ponieważ... Ja bardzo się cieszę, że to są 4%. To jest wprawdzie napój bardzo wyskokowy, lekki, bo ma tylko 4%, to nawet nie jest, nie wiem, czy tam jest wszystko dobrze ze słyszalnością. Są, ale to są tylko 4%, ale można się domyślić. Więc proponuję, drodzy Państwo, zaszarpać na taki napój 40%, ale oczywiście nie namawiam, bądźmy wolni, jeżeli ktoś lubi napoje lekkie, bardzo proszę. No, zatem życzymy słoninie, żeby uzyskała 40%, tak jak na to zasługuje. Jeremi, a teraz twój apel do wyborców. Drodzy moi, ja
Tak naprawdę bardziej zachęcam do tego, żeby czytać poezję, bo uważam, że warto gdzieś tam sięgać faktycznie w słowo pisane, które ubogaca ducha i przenosi w różne światy. Więc jeżeli chcemy, żeby ta poezja stała się bardziej, może nie wiem, czy popularna, ale ogólnie taka bardziej dostępna i miła, to głosujcie również na Słowo Poezja, chociaż wszystkie wybory są tutaj piękne, zarówno Słomina, Adama czy Czułość. Wiele pięknych propozycji. Sam nie wiedziałbym, co wybrać. Moje Słowo Poezja skromne, ale uważam, że również piękne. Jeżeli ktoś ma ochotę i lubi czytać poezję, to zapraszam do głosowania na Słowo Poezja. Tutaj mamy bardzo piękny komentarz pod naszą transmisją. Miłosz Piątkowski stwierdził, że Słonina tuczy ciało, a poezja tuczy duszę. Piękne. To jest, tak, to jest Miłosz, bardzo pozdrawiamy trafne. Serdecznie. I mamy też prośbę tutaj od jednego z widzów. Do ciebie, Jeremi, czy mógłbyś zaśpiewać poezję? Zaśpiewać poezję, ale cóż, mam zaśpiewać słowo poezja? To chodzi o samo słowo poezja. Ojejku, to takie słowo dosyć krótkie, nie wiem, to musiał jakąś narrację. Nie mam tutaj żadnego instrumentu, więc będę próbowała kapella. Ojejku, no to nie wiem, może Adam w duecie byśmy coś spróbowali, co? Co ty na to, Adamie? Jeżeli to jest za ciężkie wyzwanie... Nie no, za ciężkie nie jest, tylko słowo jest dosyć krótkie, ale... No, moi drodzy, takie to będzie krótkie, no nie wiem. Coś stworzyć. Coś stworzyć, prawda? Tak, nie wiem, czy coś faktycznie tutaj przerywa nam raz na jakiś czas. Ale to na linii słoniny przerywa. Na nie, linii na linii, tak, przerywa. Właśnie nie wiem, czy to u mnie tak. Kochani, czy... A mógłbyś Igor, przypomnieć, jak brzmiał komentarz? Słonina tuczy ciało, słonina a poezja, tuczy ciało, duszę, tak? Poezja tuczy duszę. To może tę frazę spróbujesz zaśpiewać, bo to ładna fraza. Życzę. Słonina tuczy ciało, poezja tuczy duszę. No to weźmy jakąś melodię. Poezja, okej. Okay. Słonina tuczy ciało, poezja toczy, tuczy duszę, poezją zaciągnij się. No, coś takiego, prawda, bardzo krótkie. O, bardzo pięknie. Krótkie, bardzo krótkie, pięknie. Proste. Bardzo proszę. Bardzo pięknie. Panowie, no to w takim razie bardzo wam dziękuję za rozmowę. Drogich naszych widzów prosimy o głosowanie na Słoninę, o głosowanie na poezję i w ogóle na głosowanie, na wzięcie udziału w naszej no, zabawie, no bo to jest zabawa, tak jak pan Adam tutaj słusznie zwrócił uwagę, ale taka dosyć sympatyczna i dacna. Także bardzo dziękuję panom za udział w naszym programie, a tym, którzy nas oglądali albo obejrzą, dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiamy, trzymajcie się.